Według prognoz synoptyków w nadchodzącym tygodniu aura będzie słoneczna, ale i też deszczowa. Tak więc wszystko wskazuje na to, że tegoroczny maj pożegna się z nami swoim kapryśnym obliczem. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. A w tych najbliższych godzinach, jak również w pierwszej części nocy, opady deszczu pojawią się nad morzem, na Mazurach oraz w części południowo-wschodniej. W drugiej części nocy popada również na Kujawach i Pomorzu. Poza tym przez całą noc zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z licznymi rozpogodzeniami. Nad ranem ciepło od 10 do nawet 12 stopni. Jutro przed południem pogodnie będzie jedynie w środkowych regionach, na pozostałym obszarze dużo deszczowych chmur. Jednak już w drugiej części dnia przez całą Polskę przejdzie deszczowy front. Pomimo opadów to będzie ciepły dzień od 16 do nawet 24 stopni. A w tych najbliższych godzinach, jak również w pierwszej części nocy nad naszym regionem, niewiele chmur. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W drugiej części nocy popada, sucho będzie jedynie na południu regionu. Nad ranem ciepło, około 11 stopni. Przed południem prognozowane są opady deszczu na północy i zachodzie regionu. Na pozostałym obszarze jeszcze pogodnie i sucho, jednak już w drugiej części dnia w całym regionie mieszkańcom przydadzą się parasole. Termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Nastąpią wahania ciśnienia na barometrach w południe 998 hektopaskali. Spójrzmy na kolejne dni. We wtorek w całym regionie prognozowane są przelotne opady deszczu. Nad ranem od 9 do 10 stopni, a w ciągu dnia od 16 do 17. W środę za chmur wyjrzy słońce. Pojawią się też przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. W czwartek nad ranem około 5 stopni, a w ciągu dnia około 17. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.